Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Prezesie, Szanowni Pracownicy Najwyższej Izby Kontroli. Tak jak Pan Prezes zaznaczył, Najwyższa Izba Kontroli ma już ponad stuletnią piękną tradycję. Jest bardzo ważnym konstytucyjnym organem państwowym. W rozdziale 9 Konstytucji artykuły 202-207 dotyczą Najwyższej Izby Kontroli. Artykuł 202 mówi, że Najwyższa Izba Kontroli jest naczelnym organem kontroli państwowej. Ustęp 2 tego artykułu mówi, że Najwyższa Izba Kontroli podlega Sejmowi. Ustęp 3 brzmi, Najwyższa Izba Kontroli działa na zasadach kolegialności. I tu na pewno ja osobiście i ja w imieniu Prawa i Sprawiedliwości nie zgadzamy się na interpretację kolegialności wyrażoną tutaj przez pana prezesa. Kolegialność to nie znaczy kolegialne podporządkowanie prezesowi. Kolegialność oznacza coś innego, niezależność każdej osoby, która zasiada w tej instytucji. Natomiast zgodnie z artykułem 204 Najwyższa Izba Kontroli przedstawia Sejmowi corocznie sprawozdanie ze swojej działalności. Tak też się stało 15 czerwca tego roku, druk 2346, to wpłynęło sprawozdanie do Sejmu. Natomiast dokument ten jest obszernym opisem funkcjonowania tej ważnej instytucji państwowej w 2021 roku. Prawo i Sprawiedliwość dostrzega i docenia profesjonalną i solidną pracę większości kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli. Niestety krytycznie oceniamy zarządzanie tą instytucją przez kierownictwo Najwyższej Izby Kontroli, szczególnie z naruszeniem konstytucyjnej zasady kolegialności. Zastrzeżenia mamy do prowadzonej polityki zatrudnienia. Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku wynosiło 1586,4 etatów, a liczba planowana to 1701 etatów. Oznacza to, że w 2021 roku średnio wykorzystano 93,3% etatów. W 2021 roku przeprowadzono nabory na 110 stanowisk kontrolerskich, ale przyjęto tylko 84 nowych kontrolerów. Oznacza to, że 1/4 stanowisk nie została obsadzonych. W sprawozdaniu jest przemilczany problem wzrostu obsługowego personelu najmowanego z zewnątrz. Chodzi tutaj o outsourcing. Brak też jest także informacji dotyczącej liczby dyrektorów i wicedyrektorów pełniących obowiązki dyrektorów i wicedyrektorów mianowanych zgodnie z ustawą. Prawo i Sprawiedliwość krytycznie ocenia proporcje kontroli planowych do tematów kontroli doraźnych, które wyniosły 84-82. Najwyższa Izba Kontroli pomniejsza znaczenie kontroli planowych, które są podstawowym instrumentem usystematyzowanego monitorowania stanu państwa. Ograniczając liczbę tematów kontroli planowych, Najwyższa Izba Kontroli ogranicza konstytucyjną zasadę stanowiącą, że NIK podlega Sejmowi. Niepokojące są też proporcje pomiędzy tematami zaplanowanymi lub wszczętymi, a zakończonymi. W latach 2016-2020 kończono więcej niż 95% tematów wszczętych. Natomiast w 2021 zakończono tylko 82% tematów zaplanowanych. W sprawozdaniu brak też jest informacji o budowie zintegrowanej platformy wsparcia procesów kontrolnych w NIK. Oznacza to, że od 2 lat nie ma żadnych postępów w zakresie tworzenia platformy dla obsługi procesu kontroli. Krytycznie postrzegamy zagraniczne działania Najwyższej Izby Kontroli. Jeżeli chodzi o wizytę na Białorusi,
pan przewodniczący o tym mówił, ale rzeczą karygodną jest to, co się stało w listopadzie 2021 roku na zebraniu Komitetu Kontaktowego Prezesów Najwyższych Organów Kontroli Unii Europejskiej, podczas którego prezes NIK poinformował o trudnościach, jakich obecnie doświadcza NIK w wykonywaniu swoich uprawnień kontrolnych oraz złożył wniosek o uruchomienie procedury w ramach mechanizmu SIRA. I to daje możliwość ingerencji w wewnętrzne sprawy Polski przez organizacje międzynarodowe. To wszystko powoduje, że Prawo i Sprawiedliwość negatywnie ocenia działanie, zwłaszcza kierownictwa Najwyższej Izby Kontroli. Dziękuję bardzo.